pociągi hybrydowe KD już w komplecie. W majowy weekend na dolnośląskie szlaki wyruszyły dwa ostatnie z sześciu zamówionych w nowosądeckim Newagu pociągi typu Impuls 2. Najmłodszy pojazd, czyli ten o numerze 17, można było zobaczyć w ubiegły weekend w Trzebnicy, stacji, która jest wyjątkowo ważnym punktem na mapie Dolnego Śląska. Jest to pierwsza linia, która została przyjęta przez samorząd, wyremontowana i reaktywowana po 20 latach nieużywania w ruchu pasażerskim. I to jest przykład sukcesu odrodzenia ruchu kolejowego. Ta linia miała nie istnieć, była kiedyś likwidowana od 90 roku do 2010 pociągi po niej nie jeździły. Obecnie w dni robocze Koleje Dolnośląskie uruchamiają 16 par połączeń w dobie i co najważniejsze, te połączenia cieszą się coraz większą, bardzo dużą frekwencją. Tak dużą, że dla potrzeb między innymi obsługi tej linii Koleje Dolnośląskie kupiły nowe, trójczłonowe, hybrydowe zespoły trakcyjne. Trzebnica, która już niebawem ponownie uzyska status uzdrowiska, stała się symbolem nowego początku kolei na Dolnym Śląsku. W 2007 roku Zarząd Województwa jako pierwszą przejął właśnie tę linię kolejową, zaś dwa lata później dzięki staraniom samorządu przywrócono na tej trasie przewozy pasażerskie. Po ponad dekadzie nastąpił kolejny krok milowy i właśnie na linii Trzebnica-Wrocław debiutują pociągi hybrydowe. Począwszy od pierwszej maszyny o numerze 12 i premierowego rejsu pasażerskiego w październiku ubiegłego roku, aż do 17, czyli szóstej i najmłodszej hybrydy KD. No, Trzebnica chyba tutaj bryluje, bo muszę powiedzieć, że wzrost pasażerów jest proporcjonalny do zwiększenia taboru kolejowego. Najpierw był to mały tabor kolejowy, a dzisiaj mamy już podwójny tabor kolejowy i muszę powiedzieć, żeby się trzeci jeszcze przydał taki, bo rzeczywiście dużo mieszkańców uczęszcza szczególnie do szkół wyższych, do pracy w Trzebnicy, no i też i z powrotem. W weekendy mam ogromną satysfakcję, że Urząd Marszałkowski i Koleje Dolnośląskie tutaj pięknie tą współpracę rozwijają i na Dolnym Śląsku powstaje naprawdę piękna sieć Kolei Dolnośląskich. To jest alternatywny transport dzisiaj dla nas. Podróże pociągami KD to czysta i ekologiczna przyjemność, która pozwala ominąć korki i zaoszczędzić sporo czasu. Podróż do Wrocławia zajmuje około 37 minut. To nie jest naprawdę dzisiaj wielkim problemem, a ważne, że się bezpiecznie można dostać do dworca głównego. Moja córka korzysta codziennie z tej Kolei Dolnośląskiej, bo przecież pracuje we Wrocławiu i muszę powiedzieć, że z wielką satysfakcją i radością zawsze obserwuję, ilu mieszkańców przybywa i muszę powiedzieć, że to jest wielka radość. Ja się cieszę, bo ja mam taką małą cegiełkę w tym, bo otrzymałem nagrodę Przyjaciel Kolei Człowiek Roku w ramach powrotu linii kolejowej tutaj na Dolnym Śląsku. Najpierw powrót, a niedługo potem rozkwit kolei w Trzebnicy to powody do dumy, ale też dowód na to, że Koleje Dolnośląskie niezmiennie stawiają na nowoczesność, dbając o komfort podróżnych i środowisko jednocześnie. KD to drugi przewoźnik w kraju, który ma w swoim taborze Impulsy 2, czyli pojazdy, które są w stanie pokonać każdą trasę, płynnie dostosowując rodzaj napędu do jej wymagań. Impulsy 2 to pierwsze pojazdy dwunapędowe, czyli takie, które mogą zarówno korzystać z trakcji elektrycznej, tam gdzie ona istnieje, tam natomiast gdzie jej nie ma, załączają się silniki diesla i one stanowią napęd na odcinkach niezelektryfikowanych. Jest to najnowocześniejszy obecnie pojazd tego typu eksploatowany w Polsce. Posiadają te pojazdy wszystkie dogodności, które obecnie powinien zapewnić nowoczesny tabor kolejowy, czyli niskowejściowość, klimatyzację, systemy informacji pasażerskiej. Oprócz tego komfortu dla pasażerów są to pojazdy pod względem technicznym bardzo nowoczesne. Impulsy 2 pod trakcją elektryczną mogą osiągać prędkość nawet 160 km na godzinę, natomiast na trakcji spalinowej o 40 km mniej. Każda trójczłonowa hybryda może jednorazowo przewieźć na swoim pokładzie ponad 300 podróżnych. Te hybrydy będą kursowały na trasie od Trzebnicy przez Wrocław Główny, Kobierzyce, Sobótkę, dalej do Świdnicy i mamy nadzieję, że zapewnienia PL-ki ziszczą się i że linia 285 z Wrocławia Głównego do Świdnicy przez Sobótkę zostanie rzeczywiście 12 czerwca w niedzielę otwarta wraz z letnią korektą rozkładu jazdy i że te pociągi zaczną jeździć na tej bardzo, bardzo oczekiwanej przez Dolnoślązaków linii. Jeżeli chodzi o rowerzystów, mamy też dla nich dobrą informację, bo planujemy
uruchomić połączenia, które będą dodatkowo wyposażone w wagon rowerowy. Nie podam jeszcze dokładnego terminu. Mamy nadzieję, że uda się to zrobić jeszcze w czerwcu, w ostatni bądź przedostatni weekend po raz pierwszy. I ten wagon rowerowy, który będzie mógł pomieścić na pokładzie 38 rowerów, będzie dojeżdżał właśnie do Sobótki. I najnowocześniejszy na kolei dolnośląskiej. Koszt zakupu jednego pojazdu hybrydowego typu Impuls 2 to 28,5 miliona złotych. Oczywiście te zakupy taborowe są dofinansowane znaczną kwotą, bo początkowo to była kwota 85 milionów złotych, a teraz mogę się podzielić taką fajną informacją, że otrzymaliśmy dodatkowe 29 milionów złotych, a więc zmniejszą nam się koszty kredytowania dzięki temu, tak jakbyśmy od Unii Europejskiej jeden pojazd dostali ekstra w prezencie. Zakup nowego taboru jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pod nazwą Aglomeracyjna Kolej Dolnośląska – zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego we wrocławskim obszarze funkcjonalnym w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.